dzień dobry, magazyn Bez Spiny, kłaniamy się państwu nisko, bardzo ciepło. Mamy kampanię, nie mamy kampanii? Nie, nic nie wiem o żadnej kampanii. No. Zgodnie z prawem żadnej kampanii nie ma. Wybory państwu, były. Wybory już były. Wygrał jest Stanisław Żółtek jednym głosem oddany. Jak pewnie państwo wie. I w końcu w Polsce zrobił się porządek, słuchaj. Prezydent Żółtek brzmi dumnie. Doskonale brzmi. Taka i cała Polska, znowu się śmiejemy z nazwisk, bo to nasz poziom intelektualny bardzo wysoki. Zwłaszcza jak się ktoś nazywa Biedroń i Fiołek. Generalnie cała Polska dostanie żółtaczki i już. No. Przepraszam. Nie, odcinam się. Odetnij się od tego. Fakt jest taki, że kampania jest, jakoby jej nie było, nie ma, a w zasadzie jest, podpisy się zbiera, a w zasadzie nie zbiera. Wszyscy udają. Nie, no podpisy się zbiera, ale w podziemiu. Okej, jak z fryzjerami kiedyś. Tak. Widzę, że fryzjerek był u ciebie. Oczywiście, tak zwane podziemie fryzjerskie obcina Biedrę, a podziemie LGBT zbiera podpisy dla Trzaskowskiego. W kampanii, której nie ma. Dobrze, właśnie wszystko jest w ostatnich tygodniach tak, że trzeba mrugać okiem, mówić, że to łódka, a nie wiadomo a co. Nie młódka. Że to tak woda, powiem, a nie wiadomo co. To jest woda, drodzy państwo, ja zaręczam, że to jest woda. Tak, zaręczam i mrugam okiem. Zobaczymy, co będzie pod koniec programu. Dobrze, lecimy, drodzy państwo, z tematami, bo mamy ich sporo. Na początek starcie bardzo ważne, prawie kampanijne, ze świata sportu i polityki o kwestie mody. Najlepsze, najważniejsze sprawy. Proszę bardzo. Zbigniew Boniek napisał tak. Widziałem cię jakiego Patryka w telewizji. Nie, nie chcę mówić o polityce. Trochę to źle wyglądało. Spodnie w jedną kratkę, marynarka w drugą, koszula w trzecią, a reprezentuje nas pan w Europie. Proszę pogadać z posłami Bortniczukiem lub Kantakiem, a jak nie, to dam numer telefonu do Grzegorza Krychowiaka. Ukłony, napisał pan prezes. No i wiesz, Patryk Jaki ma to do siebie, że jak pojechał do tej Brukseli, no, to się zaczął ubierać. Przedtem chłop z Opola jechał na jarmark, kupił dżinsy, marynarkę sztruksową, koszulę, buty zamszowe i grało. I grało. A teraz wiesz. Ale były sukcesy, były osiągnięcia, działo się. Prawie wygrał wybory w Warszawie. Tak. Natomiast jak myślisz, to jakie pretensje Zbyszka Bońka? Okej, okay, nie okej? Okay? Bo to jest taki, wiesz, Italiano Vero, znaczy, nie? Wiesz, to Zbyszek lubi tak cię ubrać, wiesz, w taką firmę, wiesz, to co tam szyją pod łodzią, ale ma włoską nazwę. Flagę, tak, w tym. Ale to ja tak drobne uszczypliwości. Inna sprawa, że Krycha. No co Krycha powie w takim razie? To prawda. Krycha mu każe w tych futrach sobolich to chodzić, jest pytanie, wiesz, to jest pytanie. W tych falbankach, wiesz, różnych. I ten biedny Janek Kantak, no, wiesz, to jest pytanie. Wplątany w tę intrygę. Chłop wybrany z Lubelskiego, gdzie tam nie widzieli futra. Gdzie futro? Gdzie, no. Futro to widzieli, jak misia w lesie, oprawili w lesie. No dobrze, ale wpis Bońka, zaczepka pana prezesa PZPN-u to jedno, odpowiedź Patryka Jakiego to drugie. Proszę bardzo, panie prezesie, łączenie krat z Wistuli, joggery z Mr. Vintage.pl, sneakersy z jakimś dymiarczką, poszedka z Lancer, to jak nie, ja się mogę nie znać, jednak państwo wyżej chyba się znają, uśmiechnął się pan Patryk. No i proszę ja zobaczyć. Ja w ogóle nie znam, oprócz Wistuli, tych firm. Ja się nie znam w ogóle, co to są sneakersy. Ja sneakersy to ja jem nie, czasami. Ja mam, bo ja jestem przykładem tego, jak ci nie ubierać. Okay. Tak, koszulkę z innej bajki, marynarkę z innej, czerwone buty, rozumiesz, czarne jeansy. Ale ty nadążasz, to są te joggersy, sneakersy. Ja nic z tego nie rozumiem. Bo marynarka to jeszcze, to wiem, jeszcze co to czasem jest. Założę. T-shirt to też wiem, co to jest. Koszulka ale kiedyś było i było w porządku. Poszetka to jest takie coś, co tu się wsadza, co się tu powinno mieć. Nie? Ale zobacz, jak się Patryk wycwanił. Kiedyś naprawdę to był dobry chłopak z Odry Opola. A pamiętasz, jak pod blokiem stał, to w i dresik był elegancki. Nie filcowy, tylko. Ja też tak zawsze zastanawiam, że czasami więcej osób patrzy na Patryka Jakiego i go ocenia po wyglądzie, niż go słucha. Jakby go posłuchał pan Boniek, to może by miał lepsze zdanie. Myślisz? No dobrze, bo ta historia miała jeszcze trzeci Niestety, że się tak wyrażę. Tym, drodzy państwo, żyjemy w Polsce właśnie. Patryk, europoseł Patryk się od jeszcze raz winął prezesowi Zbigniewowi. Co do ostatniej zabawy i zaczepki. Nie ma ideałów, ale porównać zawsze można. Ukłany dla pana prezesa. No i faktycznie zacytował pan Patryk wypowiedź Krychowiaka, który powiedział, że Boniek nie zna się na modzie. Tak. No i teraz jest pytanie, czy Grzegorz Krychowiak się zna? Bo te jego golfiki, bo te jego płaszcze, ten ruski styl, albo no i słynna od razu mi się afera taka kąpielówkowa przypomina. Z Grzegorzem. Nie pamiętam. Tak, tam, że palce tam. Straszne to było, wiesz. Pamiętam. Inna sprawa, że czasem jak patrzę na Krychowiaka, to tak patrzę i mówię, a męskich nie było? W ogóle jakichkolwiek, bo to takie nawet nie damskie już.
Tak. No tak, no jest pięknie. Nasza krycha to... Jest pięknie, na szczęście pan prezes Boniek lubi premiera Morawieckiego, tak dogadują się w sprawie stadionów, ekstraklasy i całego tego tałataństwa. Pięknie. Dobrze, zostawiamy Patryka Jakiego, jego kratki, Zbigniewa Bońkę, jego makarony, ravioli, pierożki i całe te... Tak jest. I mokasyny. Całe te włoskie mokasyny, tak? I zabieramy państwa teraz w świat rapu, w świat hip-hopu, bo akcja Hot 16 Challenge wciąż obowiązuje i wchodzą w nią z przytupem politycy. Konrad Berkowicz z Konfederacji jest tego świetnym przykładem. Zaglądali do kufrów, zaglądali do waliz, nie zajrzeli do dupy, właśnie tam miałem socjalizm. Właśnie tam miałem socjalizm. Ten kawałek to jest dis, ale nie tylko na PiS. Czy pobożni, czy bezbożni, wszyscy są socjalistami. Chcą kupować od nas głosy naszymi kieszeniami. No, wiesz co, o, to kurczę. Jest taki pierwszy kawałek polityka, który wchodzi w rytm, wyczuł tempo, umie zarapować. Umie zapalić, rozumiem, tam papierosa, prawda? Oczywiście. I ten, ale też... widziałeś to zgranie tutaj w żonobijce tak zwanej, potem cyk w szwecie od Kononowicza. No, piękna. Ta żonobijka taka na ramionczkach, to powinna być jeszcze tak, poprzepalana nieładnie... fajkami, wiesz, takimi żółtymi zaciekami. Tak, to jest dopiero prawdziwy. Złe jest nazwanie, to taki język bardzo kolokwialny. Nie popieramy żadnej przemocy, żadnej, Boże, w życiu, no. Gdzie to tam? W życiu. Pan Konrad też nie popiera, ale wiesz, była taka historia jeszcze przy okazji ale tego nie kawałka. Szukali w kufrach, a ja miałem w dupie. No w dupie, no co to. Co dobrze, no, tak czy inaczej pan... To jest ciekawa koncepcja, ale nie będę jej rozwijał. Sam się od tego od razu odcinam. Tak, lepiej tak. Jest jeszcze historia, której już nie pokażemy, tylko powiemy, że do tego kawałka pana Konrada posła odniósł się Adam Bodnar, wiesz, rzecznik wszystkich tych praw, których trzeba bronić, obywatelskich nie tylko. I pan Adam powiedział, świetny kawałek. Ha! I wiesz co? Koalicja jakaś taka? No nie, no, poczekaj, to jest bardzo ważna rzecz. Jest oczywistym, że Adam Bodnar w sierpniu kończy kadencję, to znaczy natychmiast go zatrzymają. To znaczy, że go gdzieś będą chcieli zatrzymać. Tak. Gdzieś w jakimś biurze może, albo w Radzie Nadzorczej. Tak. Tak, może coś w Brukseli, nie? Więc on już się ustawia. Może w Konfederacji? To jest pomysł. Wiesz. Adam Bodnar wspólnie z Konfederacją. Tylko wiesz, bo jeden jest problem z Adamem Bodnarem, bo to jest tak, że jak tam ktoś powie na przykład... Ja rozumiem, że Adam Bodnar popiera program Konfederacji. Tego nie wiem, popiera piosenkę na pewno. No. Natomiast wiesz, jak ktoś tam powie zamiast Afroamerykanin powie Murzyn. No to już zaraz jest, wiesz, raporty... Tak. Jak ktoś... No dobra, nie już będę tego kontynuował. Już wszyscy, tak. No faktem, że ludzie Konfederacji rapować potrafią. To trzeba też pamiętajmy, jak rapował Korwin-Mikke. Z tym strzelaniem, z tym wszystkim. Prawda. Może też Bodnarowi się podobało, tylko że nie wypadało. No bo jednak Korwin. A tu młody Berkowicz. Więc on już czekał, żeby już ktoś nowy. Tak mi się podobał ten Korwin-Mikke, może ktoś nowy jeszcze wie. Lecimy dalej, bo ludzie Konfederacji rapują, ale ludzie Konfederacji pielą też ogródki, zwłaszcza po ślubie. Zobaczmy Krzysztofa Bosaka. Super Ekspres, proszę bardzo, napisał, że nie, tutaj wyznanie Krzysztofa dla Super Ekspresu, nie straciłem wolności w małżeństwie. I tutaj widzimy, jak pan Krzysztof piele ogródek, zamiata tu przed domem, sprząta tam, pomaga. Pani małżonka zadowolona. Wiesz co, bo to może wyglądało tak, wiesz, przychodzi tych dwóch superaka redaktorów, nie? I on taki trochę przestraszony otwiera drzwi, no to umawiałem się, ale wiecie, żona jest w domu. Krzysiek! Krzysiu, kto to przyszedł? Co, znowu jakieś panienki przyszły? Nie, kochanie, nie to akwizytorzy przyszli i tak dalej, nie? No, może byś wypielił w końcu te grządki. To on pieli, nie? Słuchaj, co taki brudny ten stół i regał tam z tym prawda? Nie wiesz. I wiesz, nie jest pantofle. Jest też tak, nie jest pantofle. Nie jest w ogóle. On po prostu odpowiada na żywotne potrzeby swojej małżonki. I bardzo się z tego trzeba cieszyć. Poza tym wiesz, Krzysztofa. Tak mówią ludzie, że ci ludzie z Konfederacji, z tej skrajnej prawicy, że tacy szowiniści, że tylko pistolet do głowy socjalisty, i baba do garu. A to proszę, Krzysiek ugotuje, posprząta, wypieli. A pani mecenas w robocie. To pani mecenas jest, tak? Tak mi się wydało, że jest prawnikiem. To szacunek. A pani mecenas tu robota i tak dalej, a ty do pielenia, do sprzątania. No. Każdy... I tak nie masz nic do roboty, Krzychu, mówi mu żona. Wiesz, że 5% zdobędziesz w wyborach, 7 i tyle. Wiesz, no trzeba coś zrobić do tego, żebyś zrobił, nie? No dobrze, panie Krzysztofie, pozdrawiamy, bo... Proszę się trzymać. I pielić, bo wiosna idzie. Ogródek wypielony to podstawa. W małżeństwie, w polityce również, w małżeństwie różnie, nie jestem ekspertem. Przejdźmy dalej. Tak, lecimy dalej. Jak już nie wiemy, z czego się złapać, to łapiemy się Donalda Tuska. Tak jest. Tutaj zawsze temat wdzięczny. Uratował tym bardziej, ten program, że pan przewodniczący sam dał nam content, tak zwany, dał nam towar, dał nam takie żarcie, mówiąc kolokwialnie, do naszego programu.
Jak słyszę takie słowa, to właśnie mam ochotę powiedzieć do pana Kaczyńskiego: nie strasz, nie strasz. No, nie będę kończył tego starego polskiego powiedzenia. Jeszcze nie ma 22. Stare polskie powiedzenie, a pani Katarzyna, nie strasz, bo się tam... Ja nie znam, Wojtku, takiego starego bo polskiego. Bo ci ukradniemy 40 miliardów z OFE. Bo niektórzy to... Wiesz, aha, to, ci złośliwi. Ci złośliwi, to już ja wiem, o co myślą, no, że Tusk chciał powiedzieć nie strasz, bo się nie strasz. Tam. Aż tam. Ale wiesz, Donald Tusk, który w pamiętnikach pod tytułem szczerze pije najlepsze francuskie wino, zagryza kawiorem i wszystko to w galerii sztuki, którą specjalnie dla niego otworzono. Oczywiście, on myśli nad losem Europy, dumając nad zachodem słońca przy ravioli. Nie, i on miałby mówić takie słowa, nie, takie powiedzonka? Dlatego on tego nie powiedział. Nie strasz, bo się tam, prawda, ofajdasz? Nie, to jest, nie. Ale ja liczyłem, że tam będzie jakiś cytat. Nie wiem, no może z jakiegoś Sartra, może z jakiegoś niczego. A tu niczego. Panie kochany, nic. Ja to po francusku by może tu coś powiedział. Schopenhauer jakiś. Tak, jakiś Juncker go czegoś nauczył tam chyba. A tutaj, wiesz co, wychodzi facet, który siedział parę lat w tej Brukseli. Z premierem. Kasy ma tyle, książek się naczytał tyle i pierwsze, co mu przychodzi na myśl na odpowiedź Kaczyńskiemu, to mówi: nie strasz, bo defekacja mu się przychodzi do tej piękna głowy. Piękna historia, naprawdę coś wspaniałego. Ale to wiesz, to bardzo określa człowieka, wiesz, no. Nasze prymitywne żarty wiele wiadomo, o nas no mówią, to, jest, to tu wychodzi, no ale wiesz, my nie jesteśmy takimi wybitnymi przedstawicielami europejskiej klasy no politycznej, właśnie. Wiesz. Tam wiesz, EPP, European People Party, wiesz. Tutaj, tu z akcent, tym no, poza tym, wiesz, Polish your English i tak dalej. Kilkakrotnie podtrzymywał Junckera, marynarkę mu tam nosił, no to wiesz, to zobowiązuje. Ja mam taką malutką puentę, że może to dobrze, może to wiesz, te polskie korzenie, biało-czerwona dusza się odezwała w Donaldzie. I możesz siedzieć latami w Brukseli, a potem wychodzi ci Polska piękna. Piękna słoma. Pięknie. Tak, lecimy dalej, drodzy państwo, bo a propos słomy, no to pan minister Ardanowski jako minister rolnictwa oczywiście w roli głównej. Zabiegi związane z kopytami, których z powodu koronawirusa nie można, bo nie przyjeżdżali do pracy kowale. Konie są odkarmione. Nawet ponoć to jest wada, ale słyszałem, że może są za dużo karmione. Dostały dobre siano, dobry owiec przewieziony. Nawet jeśli padnie dużo słów, to nie znaczy, że pada odpowiedź na moje pytanie. A ja zapytałem o wynik finansowy stadniny w 2019 roku i do tej pory na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi. Dlaczego pan się o to dopytuje? No ale nie wiem, dlatego że nie znam tego wyniku. Wynik jest ujemny. Jak bardzo ujemny, panie ministrze? Do końca czerwca są dopiero analizy finansowe i wtedy pan dostanie ode mnie precyzyjną odpowiedź. Po co pan o to pyta? Po co pan o to pyta? Taki przychodzi, gryzi piórek, proszę ja ciebie, nie? I tak, przygotował sobie tam, wiesz, raporcik jakiś, dane statystyczne, który mu tam, wiesz, tam Budka czy Tomczyk tam przesłał mailem i wiesz, i się czeka tego ministra. Skoro pan wie, to po co pan pyta? Chłop żywemu nie przepuści. Mało tego, w tym wywiadzie też była taka sugestia, już nie będziemy państwu zanudzać kolejnymi wykwitami myśli pana ministra Ardanowskiego, ale był tam taki fragment, że jak nauczyciel nie ma pracy, to jest no może do truskawek. Do pola. Tak. I to też było piękne. Ja uważam, że to jest bardzo słuszne. Potem premier musiał się z tego tłumaczyć, odcinać. Ale dlaczego? Siedzi ten nauczyciel, proszę ja ciebie, w domu, nie? Cały wakacje jeszcze, kolejne za chwilę, tak? Dwie godziny tam z dziećmi pogada przez internety, jak się na nich zna, rzadko się to, ale to przez dzieci, pół godziny się łączy. Ale dzieci mu ustawiły, więc jest okej. Potem wiesz, ciupanka w gierkę, wiesz, wiadomo. Tak. No to przecież zarobiłby też. Pewnie. Truskawek byłoby więcej, tańsze by były. Może do Niemiec na szparagi, jak granice otworzą. Na przykład. I wszystko wróci do pięknej normy z lat słusznie minionych. Dobrze, drodzy państwo, na koniec tej części programu jeszcze jeden pojedynek, jedno zderzenie polityka z dziennikarzem, tym razem polityka Platformy. Kto w tej chwili stoi na czele sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego? Czy ja wolałbym porozmawiać, panie redaktorze, o tym dzisiejszym bezprawnym powołaniu kierownictwa Sądu Najwyższego? Panie, to jest ale pozwoli pan, skandal. Panie przewodniczący, że to ja tutaj zadaję pytania. Tak, ale ja chciałbym pana zapytać, kto stoi na czele sztabu. A ja pozwolę sobie zostawić to Rafałowi Trzaskowskiemu. To czyli nie ma szefa sztabu? Jest szef sztabu, ale Rafał Trzaskowski będzie to przedstawiał. Natomiast nie ma pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A czy Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nowak zostali usunięci z tego sztabu? Nie ma pierwszej prezes Sądu Najwyższego. No i gadaj z takim. Ty mu o zupie, a on tu o... Ale przecież Borys Budka mówił o absolutnych pryncypiach.
Budzisz się, wiesz, rano w Przasnyszu i co myślisz pierwszy? Gdzie jest sąd najwyższy? Gdzie jest sąd kierownictwo? To my to przemyślimy w trakcie przerwy, tak. Ale wrócimy i z Borysem i z całą resztą gałganów. I z Borysławem gagatków, nawet. Przepraszam, nie gałganów. Chociaż wszystko jedno. Miałczymy, dzwonimy, wracamy za chwil kilka. Drugie okrążenie naszego spotkania bez spiny. Wojtek myśli, czy prezes Sądu Najwyższego została wybrana porządnie, czy nie została porządnie. Uważam, że ze wszechmiar porządnie. Wiadomo. Wiadomo, tak. Ja bym liczył na to, że jednak Budkę wybiorą Borysa na przykład. Ale nie, a to nie wybrali Borysa Budkę, no ani Gasiuk-Pichowicz na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Czego? Ja muszę wszystko sprawdzić. To znaczy, że w ogóle ja nic nie wiem w ogóle. No, no właśnie, nic nie wiesz. Wie za to Lech Wałęsa dużo. I teraz będzie fragment programu poświęcony byłemu prezydentowi. Tak, były prezydent ocenia aktualnego prezydenta w słowach takich powszechnie uznawanych, jak to się ładnie mówi, za wulgarne. Zobaczmy. Wiele pytań do mnie po powołaniu przez prezydenta Dudę panią na prezes Sądu Najwyższego. Moja opinia? Syn musi być rozliczony, napisał Lech Wałęsa na swoim profilu na Facebooku. A to chodzi o SK Bank czy SK Syn? No chyba wiesz, o co chodzi, no. Czy Lech Wałęsa lubi Andrzeja Dudę? To jest nasze pytanie. Ja chciałem tak zadać je, wiesz... Znaczy, wyszli już chyba z tego etapu szorstkiej przyjaźni. Chyba tak. Jakiś czas temu. I teraz jest szorstka miłość, taka bym powiedział. Taka z maczetą i wiesz, no, wiesz co, i młotkiem. A to jednak głowa państwa. Lechu, na litość. Wiesz co, no ale jak tak? Przesiadujesz z tą SBC-ją przez jednak dobry kawałek życia, nie? No tam oprócz kilku oficerów orły to nie były intelektualne. Okay. No to nasiąkasz, wiesz, jednak tym, okay, tym wszystkim, wiesz, okay, na koniec ci tak zostaje i już. Rozumiem, no. Bo wiesz, złośliwi też pytali, kogo dzisiaj Lech Wałęsa tak naprawdę popiera. No Andrzeja Dudę, jak wynika z tego wpisu, chyba raczej nie. Chociaż nie raczej wiemy. Na chłodno oceniałeś jego starania. To tak. To prawda. No, jest pytanie, kogo popiera Lech Wałęsa. Internauci wygrzebali małą wypowiedź sprzed dni kilkunastu. Może liczyć na moje całkowite wsparcie. Problemy przed Polską są znane nam wszystkim i dlatego też wielka nadzieja, że pani sobie jako kobieta poradzi z tymi problemami, a my wszyscy będziemy, ci, którzy kochają Polskę, będziemy maksymalnie wspierać pani działania. Tak, bo ja jednak uważam, że jeszcze społeczeństwo polskie nie doszło do wysokości, by kobieta mogła przyjmować defiady wojskowe i inne rzeczy czynić. I także mimo jej przydatności, to jeszcze musimy dorosnąć. Musimy dorosnąć. Przydatność do użycia, bo dla Platformy no przydatność do użycia minęła pani Kidawy-Błońskiej. Ale wiesz co, ja wszystko rozumiem, aha, że trzeba było wymienić kandydata, tak, że sondaże były tak słabe, jest, że Trzaskowski ma większe szanse. Całym sercem. Ja to wszystko rozumiem, ale wiesz co, jest taka przyzwoitość. Lech Wałęsa obiecywał, że będzie wspierał do końca, jak dżentelmen, no jak taki pierwszy rycerz. Ale przecież Lech Wałęsa najlepiej wie, że naród nie dorósł. No kilkakrotnie nie dorósł do kandydatury Lecha Wałęsy to do prezydentury. Na końcu się to skończyło. Tam 1,06 w związku z powyższym to i tak jest sukces, bo Wałęsa miał 1,06, a Kidawa tam do dwóch chyba dotarła. No nawet tak, w sondażach. Nawet w sondażach do trzech chyba. A Trzaskowski, proszę bardzo, 20-25, tak druga jest tura, kto wie. Zobaczymy, co będzie. I teraz Lechu chyba Rafała będzie popierał. Lechu, taka jest logika rewolucji. Mądrość etapu. Znaczy ja zawsze mówię przy Lechu Wałęsie, on wszystko poprze, pytanie za ile. Rozumiem. No, także tu jest kwestia otwarta. Ale chyba Rafał. Rafał, tak, zdecydowanie. No dobrze. Tak. Rafał Rafałem. Rafał... Znaczy, że naród teraz dorósł. Do Rafała. Do Rafała. Chyba, bo wiesz, do Małgorzaty też w pewnym momencie dorósł. A po tygodniu, dwóch, trzech, czterech okazało się, że nie dorósł. Do Rafała dzisiaj dorasta, ale jak przyjdzie za dwa tygodnie pisać sprawdzian z francuskiego, który Rafał zleci wszystkim Polakom. No właśnie, no tak. To może być nieciekawe. No ja obleję. Oblejesz. Tak, tak. Chyba, że Ślimaka zeżlesz, tak wiesz, to może. Wiesz co, szczerze? Próbuj, dla Rafała wszystko. Dla Rafała. Wszystko. Dobrze, Rafał Rafałem, a trzeba powiedzieć o głównym kandydacie i faworycie tych wyborów, czyli Andrzeju Dudzie. Pan prezydent zaczął jeździć po Polsce w maseczce i tak dalej, no ale tutaj ludzie go zaczynali pytać o różne sprawy. Zobaczmy. Emerytom 13 po 900 zł, a zabraliście 1200 zł mi za śmiecie. Poczuliście dalej, jak to zabrali.
pan, to problem polega na tym, że tak, to pan dostał za 13 pan został ode mnie od rządu, a cena śmieci to jest... A cena śmieci to jest samorząd. Proste. Oczywiście, że tak. Ode mnie pan dostał trzynastki. Niech pan zapamięta, że ode mnie. Czyli przyszedł Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda do pana. Tak. Gdzieli, panie, masz tu 900 zł. Zrób se pan, co chcesz z nim. A potem przyszedł, powiedzmy, jakiś Trzaskowski, no bo samorząd. Jakiś lokalny Trzaskowski. Jakiś tam, przyszedł, nie wiem, Sutryk z Danowska. I mówił, masz pan, panie Kaziu, jeszcze te 900 zł. To daj pan. To dawaj te 900 zł. I jeszcze 300 zł. Bo śmieci trzeba wyrzucić. Ale co pan Kazimierz ma zrobić? No co ma iść do tego Trzaskowskiego lokalnego? Bo wiesz, niektórzy mówią, że te ceny za śmieci to tak ustawa jest, no, że rząd mógłby coś innego, że, aha, że prezydent też ma coś do powiedzenia. No tak. Ale to złośliwi. Nie, złośliwcy to są. Ja się za nich odetnę. Przekaz jest jasny i prosty. Ode mnie. Andrzej dał 900 zł, Trzaskowski zabrał 1200. Wszystko się zgadza. A. Jak zagłosujecie na Rafała, to 1200 wam jeszcze dodatkowo zabiorą. To nie dość, że stracą te 300. Znaczy inaczej, to stracą te 900, tak, co im dawał Andrzej Duda z portfela swojego. Swoje 300. Jeszcze tak. I jeszcze dopłacą za coś. Ale za co? Za obowiązkowe lekcje francuskiego. No fakt faktem, no właśnie, tak, to jest dobry pomysł. Fakt faktem, że Andrzej Duda trochę problemów w tej kampanii chyba miał, będzie, tym bardziej, że zaplecze polityczne pana prezydenta nie pomaga. Niedelikatnie mówiąc, nie pomaga. Zobaczmy wypowiedź pana marszałka Ryszarda Terleckiego. Pan prezydent został ograny przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Kurski wraca. No, wydaje mi się, że to jest taka, taki uznanie po prostu, że mocniejsze czy bardziej kompetentne zarządzanie jednak jest niezbędne w telewizji i Kurski się do tego chyba dobrze nadaje. No to jest uderzenie w wizerunek prezydenta, który przecież pod pretekstem usunięcia Kurskiego zgodził się na podpisanie ustawy. No tak, ale nie deklarowaliśmy, że Kurski na zawsze zostanie odsunięty. Proste. Pan Ryszard wytłumaczył. Pani redaktor, no przecież nie było powiedziane od początku do końca, że na zawsze jest taka sytuacja. Chodziło o to, żeby na jakiś czas, na kilka godzin choćby, żeby pokazać, że Andrzej potrafi że i może, że obóz władzy wsłuchuje się w głowy państwa. A że sytuacja zasadniczo się zmieniła i teraz kura jest potrzebny, wraca, będzie znosić złote jajka. Tylko pytanie... Tylko, czy to pomaga Andrzejowi? Bo jak tam przyłożyć ucho do pałacu, to tam tak. Aha, czyli zgrzyt? Nie, w życiu, po prostu. Nie, no daj spokój. No, zgrzyt prezydent między pałacem a PiS-em w życiu. W życiu, nigdy. Przez 5 lat to w ogóle nigdy nie miało miejsca. Szelanka. Ale odpowiedz naszym widzom tak, na pytanie. Czy Ryszard Terlecki lubi Andrzeja Dudę? Koledzy z Krakowa, lubi. Obaj z bardzo Krakowa. Bardzo lubi Andrzeja Dudę i on chce mu tym Kurskim pomóc. Aha. Rozumiesz. Czyli Andrzej nie wie jeszcze, że ten Kurski pomaga? Nie wie, bo to jest taka pomoc kontrowersyjna nieco. No tak. W środkach, w wyrazie i tak dalej. Zwłaszcza w środkach. Ale generalnie, ja cały czas trzymam, drodzy państwo, nożyczki, ja się cały czas odcinam od tego, co mówię, ale generalnie jest pomoc, jest wsparcie. Jest. A jakby na przykład nie było prezesa Kurskiego, to kto by? Redaktor Cholecka by wygrała ten... Tak, w życiu. Pomogłaby, W życiu. Na szczęście jest Jacek Kurski. Tak jest. Pierwszy dziennikarz. To są trudne pytania. Uważam, że one nie powinny być zadawane. Zresztą, co ma Ryszard Terlecki do mediów narodowych i do, Jest Rada Mediów. Jest. Niezależnie wybiera. Jest jakaś redakcja, są jakieś kolegia. Tak. Co ma Terlecki do TVP? Nic nie wie. Szeregowy poseł. Tak byś powiązał, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego z telewizją publiczną. Dobrze. Nie możesz takich rzeczy Dobrze. Robić, jest pan marszałek Terlecki, ale na drugą nóżkę jest też pan marszałek Grodzki, tylko że już nie w Sejmie, a w Senacie. Słodki I pan marszałek Jezu, Grodzki tak. też utrzymuje wysoki poziom. Senatorowie PiS-u mówią, że to nie pan dyktuje warunki gry w Senacie, lecz tutaj cytat, lecz Borys Budka pod dyktando Rafała Trzaskowskiego. Jak pan ustosunkuje się do tego zarzutu?
Traktuję go z pobłażliwym uśmiechem, bo formułuje te zarzuty nowy wicemarszałek Senatu, pan Marek Pęk. Myślę, że czeka mnie poważna rozmowa z nim, trochę na zasadzie mistrz i uczeń, ponieważ jego poglądy są co najmniej powierzchowne, żeby nie powiedzieć po prostu nieprawdziwe. Na zasadzie ja byłem, mistrz i uczeń. Ja byłem przekonany, że on o Budce mówi, nie o Pęku. Nie, naprawdę. O Pęku. Grodzki dzwoni do Pęka, mówi Marek. Tak, ale to ważne jest gestykulacja. Chciałem powiedzieć destylacja, ale nie. To jest ważne. Dlatego wczoraj podjęliśmy decyzję o poważnej rozmowie. Z pobłażliwym uśmiechem przyjąłem słowa Marka Pęka. U mnie na oddziale, jak był podział kopert, to prawda. Nie, ale ważne, to jest ważne. Mistrz i uczeń. Bo tak. To jest taka perspektywa, w której działa pan marszałek Grodzki. No, i ta rzeczywistość, w której on działa. Tak, jest. Bo wszyscy są uczniami marszałka Grodzkiego. Tak, też. Kidawa Błońska. Borysław to w ogóle. Nie, naprawdę byłem przekonany, że on mówi o Borysie cały czas. Ale wyobraź sobie te rozmowy ze współpracownikami pana marszałka. Wszystkim serdecznie współczujemy i pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Rentę specjalną. Jest rano, jakieś tam zebranie. Co dzisiaj robimy? Rano bym nie przesadzał. 11:30. Tak, dokładnie. Siadają. Mm-hmm. I pan marszałek mówi, dzisiaj przedstawię wam lekcję dobrych manier. Tak. Jak się je ostrygi. Jak jeść bezę otwieramy, prawda? I tak dalej. Tak. Pięknie. I ta pani dyrektor jego gabinetu politycznego pokazuje, jak taka stewardesa w samolocie. Jak jeść ostrygę. Jeść ostrygę. Wszystko. I tak na przykład... A potem się dziwisz, że procedowanie nad ustawą trwa 30 dni. Tak, ostrygę jak trzeba. Najpierw jest tak, półtora godzinne, wiesz, jak szkolenie od zjedzenia ostrych. Tak. Potem jak się wypowiadać. Potem jest tak zwana break. Ubiór. No, tak, lunch break. Lunch break, nie? To tam 6 godzin, nie? Wiesz, wiadomo, nie? Potem trzeba nie, to wiesz, to w ogóle... Tak. Ale patrz, nic nie rozumieją. Nic nie rozumieją, nic. Natomiast marszałek Grodzki tam był pytany o prezydenta Trzaskowskiego, który miał kierować by senatem pod dyktando Budki czy odwrotnie. Już nie pamiętam. Fakt faktem, że pan Rafał został zapytany ostro. Wpadł pod gradobicie pytań Jarosława Kuźniara. I co? I zobaczmy. Jakie wady ma Rafał Trzaskowski? Co może pokrzyżować plany jego sztabowi? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński nauczył się po tej ostatniej farsie. Właśnie, no zapytałem o wady, a słyszę, jakie wady ma Trzaskowski, a słyszę Jarosław Kaczyński. Zmartwiłem się przez chwilę. Jeżeli chodzi o wady, no to na pewno bywam zbyt dokładny i zbyt punktualny. Zamurowało nawet redaktora Kuźniara. Program zapłacony, wszystko jest gotowe i nagle słyszysz taki tekst, nawet jak Kuźniar nie jesteś w stanie wytrzymać. Ale no. to jest jednak wyższa szkoła jazdy. No. Pytają cię, jakie masz wady. Mógł tam powiedzieć, że nie wiem, że lubi za długo mecze oglądać, albo że nie wiem. Nie powiedział, że lubi pospać, bo lubi. Że lubi pospać, o czym zaraz powiemy. Tak. Albo, że to, wiesz, to jest fajna odpowiedź. Aha. Jestem zbyt punktualny, zbyt wiele znam języku. A przede wszystkim, posłuchaj, skoro był deal godzinę czy dwie przed programem, że zaczynamy od Kaczyńskiego. No to gadamy o Kaczyńskim. A prowadzący zaczyna od gościa, czyli od Trzaskowskiego, no to się chłop pomylił, bo był przygotowany, żeby... Moim zdaniem to nie był też taki błąd, to nie była pomyłka, bo rzeczywiście na pytanie o największą wadę polityków Platformy trzeba powiedzieć obsesja Kaczyńskiego. No tak, to się zgadza. To się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza. Szczerze odpowiedział kandydat na kandydata. Pytasz chłopa, co... Aha. Może przecież przegrać wybory w panu, a on mówi Kaczyński. Nie mogę spać, tak. Bo Kaczyński. No tak. Budzi się w nocy, wiesz, upocony. Żona mówi, rany boskie, Rafał, co się stało? Znowu ten Kaczyński. A propos tych pobudek w nocy, no to jest taka sprawa, o której pan prezydent przychodzi do pracy, bo posłowie PiS przyszli sprawdzić i Rafała nie zastali. Jesteśmy na interwencji, ale już jest po 8:00. Drzwi do pana prezydenta zamknięte, sekretariat nie działa. Milczący prezydent. Przedsiębiorcy czekają na pieniądze, a pana prezydenta nie ma, sekretariatu nie ma. Jak ci przedsiębiorcy mają uzyskać te mikropożyczki? Chcieliśmy o to zapytać, ale widać, ratusz nie działa, kampania wyborcza. Pan poseł Czarnek przybył tam po 8:00. Rany. Rany. No. Ale jak to trzeba chłopie, nie znać realiów warszawskiego ratusza? Czyli tak, znając profesora Czarnka. To się ze Zbawiksa wraca, znając profesora Czarnka, to wstał po 6:00, tak? Tak. Przygotowana koszula, krawat. Pojechał pod ten ratusz. Wystał się w tych korkach. Był, no wiadomo.
i nie ma. Ale czego on się spodziewa, że o 8:10-15 będzie prezydent chociażby pół sekretarki w tym? Skoro prezydent przychodzi na 12, to po jaką cholerę ma siedzieć cały sekretariat o godzinie 8 rano, jakby było coś do roboty. Dokładnie. Nie ma nic do roboty, koronawirus jest. Dokładnie tak. No pytanie jest, do której śpi Rafał Trzaskowski, bo z drugiej strony trzeba przyznać, że jeździ po Polsce, do programów wstaje czasami. Tak. No i, ale zwróć na głównie wieczornych, wiesz? Tak? Chociaż porannych też. Też się zdarza. No ale co innego wstać do telewizora, a co innego do roboty. Do roboty przyjść, no proszę. To prawda. To my teraz dajemy państwu chwilę na oddech i łyk wody. Wracamy za chwilę. Kilka. Bez spiny, trzecia część, trzecie okrążenie. Ostatnie okrążenie. Tak. I ostatnie. Ale o tym jeszcze powiemy, że ostatnie. Na razie pytanie jest jasne. Zdejmujemy powoli maseczki. Podobno już można od soboty. Ja to z narzeczoną to w ogóle zdejmuję maseczkę codziennie. Naprawdę? Tak. Podobno można już nawet do knajpy wyjść. Podobno nawet można niebawem na mecz pójść. Czyli czekaj, to dlaczego nie mogły być wybory 23 maja? Nie mogło, bo nie mogło. A, nie mogło, dobrze. Jest pytanie, bo teraz już do tej knajpy będzie można pójść no prawie że normalnie. Tak. Ale jeszcze tydzień, dwa temu był problem. No był. Premier poszedł. Tak. Usiadł z obcymi ludźmi. Żeby sprawdzić, czy to może zadziałać. Aha. Nie rozumiesz, o co chodzi? Jest. Rzecznik rządu też próbował wyjaśnić w stylu Wojtka. Mhm. Posłuchajmy. Była decyzja o tym, aby to zalecenie dotyczące liczby osób, które mogą siedzieć przy stoliku, miało charakter miękki. Ostatecznie zostało wydane przez głównego inspektora sanitarnego w formie zalecenia obowiązującego. Pan premier został przez swoje zaplecze, i ja tutaj chciałem za to przeprosić, źle poinformowany. Po prostu miało być to zalecenie miękkie. Okazało się, że zostało opublikowane w trybie artykułu, o którym przed chwilą wspomniałem. W związku z tym pan premier z naszej winy nie miał świadomości tego, że to zalecenie jednak ma charakter obowiązujący w myśl przepisów o inspekcji sanitarnych, i za to w imieniu zaplecza pana premiera chciałem przeprosić. Boże, gdybym mógł, to bym podał panu rzecznikowi nożyczki, żeby on odciął się od tego wszystkiego. Ale wiesz, czy premier wie, co podpisuje w takim razie? Premier wie, co podpisuje w założeniu. Bo to znowu jest historia pod tytułem zły car i dobry, dobry car i źli bojarzy. Że no, premier to on by usiadł i 3 metry od tamtej pani. Nawet na wszelki wypadek 6 metrów. Nawet by nie wszedł do tej kawiarni. Nie wszedłby. Ale mu rzecznik powiedział, że ja siadaj, Mateusz. Ty jesteś Mateusz, siadaj, wiesz. Ja, może to jest jakaś krecia robota, słuchaj. Wiesz co, tak to zaczyna wyglądać. No. Terlecki rzuca Dudzie. Chłopaki rzucają Morawieckiemu. No. Na szczęście w Platformie też to tak wygląda. Tak, Platformie jak Trzaskowskiemu zaczęło iść, to Grodzki mu tam rzucał koło. PiSowi koło ratunkowe. No fajnie to wygląda. Widać, że wszyscy grają tak fair, żeby nie było za bardzo przewagi. I jeszcze wszystkim głęboka logika, wiesz? I symetryzm. Taki równość, naprawdę piękny. Że jak PiSowi idzie zbyt dobrze, to tam któryś się odezwie, że tam nie. To od razu robią PiSowi PiSowcy źle. Tak. I mniej więcej tak samo jest w Platformie. Trzaskowski rośnie. Ja ci przytrzymam tę ustawę i będziesz miał tam 12 godzin na zebranie podpisów. Tak już zebrałeś. Tak pod ziemią. No dobrze, podobnie sprawa ma się z Radiową Trójką, która została najpierw zaorana, potem została zebrana, odorana. Teraz wszyscy wracają. Czyli od rana do rana. Kazika znowu śpiewają, którego wcześniej zablokowali śpiewać. Już nie wiadomo, o co chodzi, jest tylko jedna wielka awantura. Wszyscy se przeszli do tego radia, co tam ludzie zbierają pieniądze, więc za wiele robić nie trzeba. Ale teraz wrócili część. Część wróciła, tak. Ale jest jeden pan, który nie wrócił i nie wróci. Nie wróci więcej. Tak, redaktor Wojciech Mann. Oto przede mną bardzo ważny dokument, który wymaga podpisu. I cóż ja robię? Mówię po prostu, podpisz to. I stołek posłusznie zabiera się, podpisz do pracy. Dzięki temu ja mam czyste ręce, sprawdzam, jest. Trochę może koślawo, jakby lewą nogą, ale podpisane. Dokument jest ważny. No tak się teraz bawi pan Wojciech. Tak, i tam zresztą
Właśnie, no nie, właśnie. Wiem, nie wiem od czego zacząć. O, może tak, pan Wojciech Mann, to on niczym ten stołek przez kilkadziesiąt lat w tej trójce stał, tak. Siedział i tak dalej. Tak. To raz, dwa. Popatrz, to jest właśnie konserwatysta. Moim zdaniem Wojciech Mann to wielki konserwatysta. Naprawdę? Oczywiście. Dlaczego tak uważasz? Zero kompa, a kalkulator stary. Zero komóry, a telefon jeszcze na przyciski. I krzesło też taki taborecik. I krzesło taki wiesz, taki no... Ale zaczęły się domysły. Późny Bielecki. Zaczęły późny się Bielecki. Domysły. Czy chodziło w tym stołku, że to tak jak prezydent Duda wszystko podpisuje? Aha. Czy może nowy dyrektor trójki, jego kolega dotychczasowy z redakcji, Kuba Strzyczkowski? Strzyczkowski powiedział, że Manna chętnie by zaprosił, ale on to już chyba politykiem jest, bo. No bo Mann podpisał, ale gdzie indziej i komu innemu. Z Trzaskowskim chodzi na wspólne wiece i tak dalej. On podpisał Trzaskowski. I wiesz co? No, taki Mann teraz nie ma miejsca nigdzie. A to jest prawdziwa niezależność. No oczywiście. Czyli z Trzaskowskim robisz listę. Tak. Z PiS-em robisz stołek. No właśnie, nie robisz. Nie no. Bo PiS nie wchodzisz, PiS nie ten stołek gwarantował przez ostatnie 5 lat raczej. Dalej, mówi, chcecie to wracajcie. Wracajcie. Czyli rozumiem, że ten reżim pisowski za wszelką cenę chce pozostawić w radio wielkiego opozycjonistę, tak, związanego z Rafałem Trzaskowskim. Tak, i to jest cierpiętnictwo tego pana. I to jest przykład... Tak. Na męczeństwo, cierpiętnictwo, okay. Męczeństwo. Okej, okay, to ja się podszkolę. Na razie inne problemy innych naszych wielkich ludzi życia politycznego, publicznego. Jest taki pan, który się nazywa Sławomir Nitras. Mieliśmy go w zasadzie co tydzień w Bez Spiny. Tak. Tym razem pan Sławek no, ma problem z pewnymi kartami, które mają być czyste. Ale o co chodzi? Michał, karty. Przynieście karty. Karty przynieście. Czyste, tak? No to co, Wojtku, zagrajmy w otwarte i czyste karty. O co chodziło z tymi kartami? Bo są tacy, ja cię od razu uprzedzę, są tacy, którzy mówią, że chodzi o to, żeby już zbierać podpisy na Rafała, zanim to prawnie jest możliwe. To może przy innym polityku, bo ja myślę, że Nitras to chce karty, ale kredytowe, bo nimi się dzieli, wiesz, tam, wiesz, na filmach amerykańskich, tak, widziałem, że dzielą jakieś proszki tam tymi kartami, tak, wiesz, a potem, potem te proszki, no dla zdrowotności, co oczywiście, tak, biorą tam, wciągają, wiesz, i tak dalej. I myślę, że takie karty chodzi, okay, Nitrasowi. Ale nie, a czy nie, moim zdaniem chodzi o karty do gry. Tak po prostu, żeby sobie w skata można zagrać w pokera, remika, i tak dalej. No skoro było udane spotkanie, przyszło trochę ludzi, no to pograjmy na to niewyborcze spotkanie, bo przecież kampanii nie, no nie ma. W życiu, panie kochany, nie ma kampanii. Albo tam były znowu, wiesz, bo czekaj, no. Ty tu ściemniasz, że karty, tak, a potem w Wałbrzychu nagrali, że zbierają. No a i potem co? Chyba nawet nagrali we Warszawie, nie? Że radna w biurze zbiera rachunkowym. Ale to jest wszystko wina Grodzkiego, który nie pozwala tej ustawy szybko przeprowadzić. Ale oczywiście, że tak, Platforma próbuje partyzancko walczyć z obstrukcją Grodzkiego. No rozumiem, o to chodzi. No. Rozumiem. A gdyby ktoś chciał się jednak zastanowić, co tam słychać w PiS-ie, nie w Platformie, to mamy takiego ministra, takiego, no jakby to powiedzieć ładnie, takiego orła Prawa i Sprawiedliwości, tak, w tej kadencji, pana ministra Janusza Kowalskiego. Polska Andrzeja Dudy to jest Polska, w której w przedszkolu dzieci będą się nadal uczyć wierszyka "Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały". Polska tęczowa Rafała Trzaskowskiego to jest Polska, w której w przedszkolach będą wchodzić seks-edukatorzy, którzy są finansowani za miliony złotych i będą te biedne dzieci przebierać w jakieś różowe sukienki i się pytać, jaka jest ich płeć, i pytać się: "Aleksandrze, zastanów się, może jesteś Aleksandrą". To jest właśnie Polska Rafała Trzaskowskiego. No pan Janusz, jak złapie flow, to nikt mu nie jest w stanie przeszkodzić. No, sam bardzo się o tym przekonałem na własnej, tak, skórze kiedyś. Tak, to tydzień czy dwa temu. Natomiast no, to jest ważne pytanie. Po pierwsze, czy pan Janusz zostanie premierem z takim flow, bo nadaje się do tego. Musi być premierem. Absolutnie. Poza tym jest też wzrostu podobnego jak pan Mateusz Morawiecki. Czyli okej. Okay. Czyli wysoki, szczupły. Wysoki, szczupły, no, wiesz, wygadany i tak dalej. Ta. Jest w porządku. Natomiast to jest fajne opisywanie kampanii, wiesz? Ta. To mi się podoba, że idziesz do urny wyborczej, ktoś tam mówi, no Polska bardziej liberalna, Polska bardziej solidarna, podatki, polityka zagraniczna 500+, tak, to wszystko, a tu nie, to się okazuje, że ten wybór, ten jeden krzyżyk przy nazwisku Duda Trzaskowski, to jest wybór między tęczą a Polską. Między nauką "Kto ty jesteś, Polak mały", czy "Kto ty jesteś, LGBT mały". Tak. A. Tak, to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest tak, że ty sobie wybierasz prezydenta, głowę państwa, administratora. No tak. Nie. Nie. To jest wybór fundamentalny. No tak.
Bo taki Rafał Trzaskowski, jak wpuści pierwsze, co zrobi, zakaże uczyć się wierszyka, kto ty jesteś, Polak. I religii. Religii to znaczy, w ogóle nie akurat będzie. Nie jesteśmy zbyt daleko od prawdy, ale rzeczywiście tak. Mało tego, zakaże historii w szkołach. Polski nie, wycofa, będzie francuski tylko. I rosyjski. I rosyjski. I rosyjski, no tak, tak. Biologii nie będzie. Nie, właśnie, będzie jej bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo, to może dobrze by tak, było. Tak. To akurat byłby plus. Tak, no. To nam się podoba pan Janusz Kowalski, bardzo co? Nam się podoba pan Janusz Kowalski. Podobnie jak pan Rafał Trzaskowski, też nam się podoba. Wszyscy nam się podobają. Podoba nam się też Szymon Hołownia, zwłaszcza kiedy łapie flow, a były prezenter TVN-u też potrafi złapać flow. Natomiast ja wcale nie uważam się za kogoś, kto wypracował to, co do tej pory udało nam się zrobić, tylko i wyłącznie pożywiając się truchłem kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To daleko idące uproszczenie. Truchłem kampanii, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Jakieś zwłoki. Czy Hołownia jakieś... obraził panią marszałek, bo połowa platformy napisała, że Szymek, przeproś. A, no tak. Natomiast sama ale panią Małgosię wykopała. Wcześniej ją wykopali tak dosyć, bym powiedział, obcesowo, nie bez obcasów. Bez obcasów. Bez obcasów. No ale pytanie jest jasne, czy Szymon umie przeklinać, bo chyba umie dosadnie czasem nie, coś no powiedzieć. Oczywiście, że potrafi, tylko że widzisz, tak naprawdę... Ta, pani Olejnik chciała, się już przygotowała do tego, żeby mu dać ripostę. Tak. No bo przecież, Sikorski powiedział, że oni powinni wystartować w wyborach. Byłby... To była taka debata prezydencka. No tak, tylko nawet ją zatkało. Nawet, no ja... Ale czekaj, pożywić się truchłem, mam nadzieję, kampanii, nie pani Małgorzata. No nie, no kampanii, no pani marszałek szczęśliwie w zdrowiu, dobry. Daj Boże. Daj tak, Boże, tak. 100 lat życia i 200 lat szczęścia. Ale to ale... pokazuje może pewną nerwowość. U Szymona czy u... Szymona. Może on czuje, że zamieni się w truchło. No on czuje, że jak była Małgorzata, to powiedzmy sobie szczerze, no, troszkę był, królem, był tak. Królem dżungli. Był królem TVN-u, tak. Był królem TVN-u. A jak teraz się skończyła, Małgorzata jest Rafa. No to jest nowy król trochę. To jest nowy król. Przychodzi nowy Tarzan, przychodzi nowy Joker, przychodzi nowy Spider-Man i się kończy. I się kończy się. I... Dobrze, 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 bo szukamy... Jaki kandydat, tak? Taki Spider-Man. Okej, okay, czyli Spider-Man. Fajnie. Spider-Man. Lecimy dalej, szukamy premiera, szukając premiera, pytamy o premiera kobietę, może Agnieszka Pomaska. W 2018 roku, jeśli dobrze pamiętam, CBA sugerowało. Ale zaraz, zaraz. Że... Nie, nie. CBA nie zajmuje się sugestiami. CBA pisze, bada sprawy i występuje z wnioskami, tak? Ale do kogo CBA wnioskuje o zbadanie? CBA miał. Z tego co wiem, sprawa była w prokuraturze. Czy jest w prokuraturze i nic się z tym nie Z tego co pani wie. A skąd pani czerpie wiedzę, pani poseł? Mam informacje na ten temat. No i ja się zgadzam. Po co dopytywać? Wiesz, ten Mazurek to też niepoważny człowiek. A poza tym Mazurek też nie powinien zadawać takich pytań. Pamiętaj, że pani Katarzyna Pomaska jest z Pomorza chyba, prawda? Tak. Jeśli się nie mylę. Pięknego polskiego Pomorza. Wspaniałego, nie? Czyli takie województwo plus Trójmiasto platformiane. To oczywiście. I jak były te przesłuchania z Ambergold, nie wiem, czy pamiętasz, to oni wszyscy z tego Pomorza występowali, wiesz, przed kamerami i mówili, no wydawało mi się, no nie było czegoś. Ja pamiętam, ale jak że... to nie było? Przecież było. Nie, 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 no, ale nie. Tak sugerowano, ja wiesz. Pamiętam tylko zawsze odwoływania, mam problemy z pamięcią. Pamięcią, no tak. Nie no i pani sobie. Pomaska miała po prostu problemy z pamięcią. I teraz tak, on powinien, czyli redaktor Mazurek powinien to uszanować. Oczywiście. Naprowadzić. Oczywiście. Kulturalnie, czyli za nią powiedzieć. Miała pani poseł na myśli chyba. I tu przeczytać okay. I wtedy byłoby okej. Okay. Dobrze, drodzy państwo, jeszcze dwie sprawy, w zasadzie trzy. Pierwsza to zmiany u Bartka Misiewicza. Może pamiętają państwo takiego asystenta Antoniego Macierewicza, może nie. On wraca, znaczy wraca nie do polityki, ale do życia. Pokazał zdjęcie. Proszę bardzo. Ja myślałem, że to Hoffmana zdjęcie Adama. Ale zobacz, jak ludzie po wyjściu z polityki, z tego bagna odzyskują. Zeszczuplał, włosy mu urosły. Wąsik tutaj. Jaki, zobacz. Wąsik taki, ale Al Capone. Zegareczek porządny, marynara dopasowana, a nie to co u jakiego. Bo jego tam na chwilę zatrzymano, ale rozumiem, że to... No widzisz, jak, widzisz, jak państwo PiSu zatrzymuje. No Al Capone też szedł siedzieć w ładnym garniturze. Pięknie. Ale tak. Panie Bartku, serdecznie ciepło pozdrawiamy. Widzę, że pan, widzimy, że pan jest naprawdę w sile. W świetnej formie. Tak, jest. W świetnej formie. Dobrze. W świetnej formie na koniec jest też Marek Suski, który pochwalił się żartem, jaki sprzedał na posiedzeniu komisji. Dziś na konwencie seniorów Kropiwnicki Robert z Platformy wnosił o zniesienie kar dla posłów z powodu Dnia Matki i Dnia Dziecka. Na pytanie, czy Nitras jest w ciąży, niestety nie uzyskałem odpowiedzi.
Doskonały. No po takich dowcipach. Doskonały. To jest dowcip. To naprawdę nie jesteśmy tu potrzebni. I nic nam nie zostaje innego, jak tylko się załamać i paść. Tak, to my się, drodzy państwo, załamujemy. Nie, żartujemy. Pana Marka pozdrawiamy. Lubimy, pana. Czekamy na więcej gagów, dowcipów i żartów. Żegnamy się z państwem. Wojtek w jakiejś formie do państwa wróci jeszcze w magazynie Bez Spiny. No właśnie, drodzy państwo, okazało się, że Marcin Fiołek zostawia mnie tutaj na tym łespadole w tym programie i będziemy musieli znaleźć trochę inną formułę tego programu. Znaczy, śmieszniej na pewno nie będzie. Będzie, pewne. Oczywiście, że będzie. Żenująco, daj Boże, bardziej. Dacie sobie absolutnie radę. Ale dziękuję Marcinie. Wojtku, cała przyjemność po mojej stronie. Widzą telewizji w Polsce.pl. Bardzo dziękuję za każdą minutę, którą mogłem z państwem towarzyszyć państwu, którą mogłem z państwem przeżyć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Za chwilę kolejne gorące pytania. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce. Miałczymy na pożegnanie. Kota zabieram. Zobaczymy się kiedyś. Zobaczymy. Do zobaczenia. Zobaczenia.